Historia. Tradycja. Nowoczesność. Perły czarnej Nidy. Wyposażenie średniowiecznej kuźni, stworzenie wioski rycerskiej oraz wybudowanie i udostępnienie dla turystów zaplecza sanitarnego. To trzy projekty zrealizowane ze środków unijnych, dzięki którym stworzony przez państwa Elżbietę i Andrzeja Pędzików średniowieczny gród w Siedlcach zyskał blasku. Na ten cel państwo Pędzikowie pozyskali blisko 75 tysięcy złotych z zakresu małych projektów w ramach lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy. Położone w Siedlcach na terenie gminy i miasta Chęciny niezwykłe gospodarstwo agroturystyczne cieszy się ogromną popularnością turystów. Jego właściciele postawili na ducha średniowiecza. Wszystko ze sprawą zamiłowania pana Andrzeja do historii. Historia jest to moje hobby. Historią się zajmuję od paru dziesięciu lat i chciałem w jakiś sposób namacalny urzeczywistnić te moje narzędzia, te moje zapędy w stronę historii właśnie. No i stąd pomysł zrobienia czegoś, co by przypominało taką warownię średniowieczną. Stąd pomysł zrobienia tego grodu właśnie. Od czego to się zaczęło? Najpierw zbudowałem zamek, ten, który jest tam w głębi. Ten zamek to ja zbudowałem, nie wiem dokładnie, ale no około 10 lat temu. Pomału to szło, ponieważ wiadomo, taka inwestycja wymaga dużych nakładów finansowych. I szło to pomału, ale po kolei etapami realizowałem. Więc pierwszy był zamek, potem był dom dla zwierząt. Ja muszę przypominać sobie pamięci, dokładnie nie pamiętam jak to tak szybko jak to było. Dom dla zwierząt, a przed zamkiem jeszcze zbudowałem to oczko wodne. To była pierwsza budowla, która się pojawiła na tej działce. Następną budowlą to była ta kuźnia właśnie i następną łaźnia dla zwiedzających. Zanim właściciele średniowiecznego grodu sięgnęli po unijne pieniądze, własnymi siłami wybudowali drewniany zamek zwierząt przeznaczony do biesiadowania, staw rybny, dom dla zwierząt, kamienny grill oraz miejsce na ognisko. Stanęły tu także wierne repliki starych armat oraz liczne rzeźby. Jak podkreśla Andrzej Pędzik, unijne pieniądze bardzo mu pomogły w rozwoju i udoskonaleniu swojej pasji. Skąd pieniądze na realizację pańskiego pomysłu? Pierwsze pomysły, mam na myśli dwie budowle, to był i oczko i w ogóle cała tutaj infrastruktura, to były pieniądze, które ja musiałem sam zarobić na to wszystko. Natomiast później, kiedy pojawiły się lokalne grupy działania i projekty unijne, no to zacząłem przy realizacji niektórych tych projektów po prostu korzystać z pieniędzy unijnych. I tak na przykład jeśli chodzi o tą kuźnię, to jeśli chodzi o cały budynek, zbudowałem go sam, za własne fundusze. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie tego budynku, to przeważająca część pieniędzy, które na to poszły, to były pieniądze unijne właśnie, z projektu unijnego. Pierwsze dofinansowanie na rozwój średniowiecznego grodu państwo Pędzik otrzymali z LGD Perły Czarnej Nidy w 2010 roku. Projekt pod nazwą Średniowieczna Kuźnia jako miejsce kultywowania zawodu kowala otrzymał dofinansowanie w ramach małych projektów w kwocie 24 829 zł. Samą kuźnię właściciele grodu wybudowali we własnym zakresie. Za pieniądze unijne wyposażyli częściowo budynek w broń, którą produkowano w średniowieczu, a także w maszyny i urządzenia. Jeśli chodzi o poszczególne te moje projekty, mam tu na przykład teraz na uwadze kuźnię, to za pieniądze unijne mogłem wyposażyć częściowo ten budynek w broń, którą produkowano w średniowieczu, również w maszyny i urządzenia, które też produkowano w średniowieczu. Dla przykładu, aby nie być gołosłownym, takim jaskawym przykładem jest ten miech, który ma ponad 100 lat, jest jeszcze w dobrej kondycji. Drugim projektem, na który państwo Pędzik otrzymali dofinansowanie w kwocie 24 969 zł, był projekt pod nazwą Stworzenie wioski rycerskiej w gospodarstwie agroturystycznym Gród w Siedlcach. Następnym projektem jest projekt wioski rycerskiej. To jest właśnie ta wioska.
składająca się z 10 namiotów jednomasztowych. Jest ona zrobiona tak, jak to było. No wiadomo, przed bitwą gromadziły się potężne ilości wojska i gdzieś oni musieli mieszkać, więc mieszkali w namiotach. Namioty miały herby. Herby mówiły o tym, kto w danym namiocie mieszka i trzeba było się tego kogoś bać. Jeśli był to sławny jakiś bardzo rycerz, mężny, no to był rozpoznawalny, należało go się bać. Tu dla przykładu jest sławny Zawisza Czarny. Sławny rycerz Zawisza Czarny z bardzo sławnego starego polskiego rodu. Trzecim projektem dofinansowanym przez LGD był projekt pod nazwą Budowa i udostępnienie dla turystów zaplecza sanitarnego w gospodarstwie agroturystycznym Gród. Na zrealizowanie tego zadania Państwo Pędzik otrzymali w 2011 roku 25 tysięcy złotych. Następnym projektem, który był realizowany przeze mnie, jest projekt tej właśnie łaźni. Realizowałem go z myślą o turystach odwiedzających nasz gród. Chodzi o to, aby wszyscy, którzy tu przyjdą, mieli możliwość zwiedzania grodu, ale w momencie, kiedy będzie jakaś, nie wiem, potrzeba fizjologiczna, to w schludnych warunkach, nie jakichś spartańskich, tylko w schludnych warunkach można ją załatwić. No i właśnie do tego ma posłużyć ta łaźnia. Dzięki środkom unijnym pozyskanym z LGD Perły Czarnej Nidy średniowieczny gród w Siedlcach bez wątpienia zyskał na wartości, ciesząc się coraz większą popularnością wśród turystów.